Znamy już nowe władze powiatu. Starostą został Janusz Szczęśniak, który przez kilka lat pełnił już tę funkcję. Wicestarostą Krzysztof Kasperek. Obaj panowie są z Prawa i Sprawiedliwości. We władzach powiatowych nowej kadencji następuje zmiana warty. Platforma Obywatelska na czele z Adamem Potockim, który działał w zarządzie powiatowym przez 8 ostatnich lat, przechodzi do opozycji. Stery władzy obejmuje teraz Prawo i Sprawiedliwość. Partia ta uzyskała 11 mandatów w 23-osobowej Radzie. Dokładnie tyle, ile w zeszłej kadencji miała Platforma. Na inauguracyjnej sesji 1 grudnia wybrano zarząd powiatu. Na jego czele stanął Janusz Szczęśniak z Trzebini, który w przeszłości już pełnił funkcję starosty chrzanowskiego. Nowo wybrany włodarz powiatu nie kryje, że dobrze wspomina lata pracy w starostwie powiatowym. Powróciłem tutaj, gdzie spędziłem bardzo miłe chwile, będąc starostą w Chrzanowskim w kadencji 2006-2010. Zastępcą Szczęśniaka został Krzysztof Kasperek z Chrzanowa, lider powiatowej organizacji PiS-u w powiecie. Zarząd ma jeszcze troje nieetatowych członków. Dwóch z PiS-u, Krzysztofa Kozika i Grażynę Trojanowską oraz Andrzeja Jurę, reprezentującego wspólny powiat chrzanowski. To właśnie ze wspólnym powiatem PiS zamierza rządzić w tej kadencji. Wspólny powiat wprowadził dwóch swoich przedstawicieli do prezydium rady, przewodniczącego Stanisława Duszę oraz wiceprzewodniczącego Marka Skowronka. Funkcję wiceprzewodniczącego rady objął też Zbigniew Duda z PiS-u. Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło do Rady Powiatu 11 radnych, natomiast nasi współkoalicjanci wprowadzili 3 radnych. No jest to koalicja stabilna, zresztą już pierwsze głosowania wykazały, że nie tylko ci radni, którzy tworzą tę koalicję, ale również i inni radni popierają układ rządzący. Nie doszło do stworzenia szerokiej koalicji z Platformą Obywatelską, o której na początku przebąkiwano. PO będzie teraz największym, bo 8-osobowym klubem opozycyjnym. Czy w takim razie szykują się jakieś zmiany, bo objęliście schedę po Platformie Obywatelskiej? Czy tutaj mamy się spodziewać innej, nowej polityki powiatowej? Pani redaktor, zawsze byłem zwolennikiem ewolucji, a nie rewolucji. To, co dobre, będzie kontynuowane, ale z pewnością też będą nowe akcenty. Jestem przekonany, że będziemy korzystali z mądrości nie tylko radnych, którzy tworzą ten układ rządzący, ale będziemy korzystali również z mądrości tych, którzy są w opozycji. A oprócz tego mamy również bardzo dobry zespół pracowników Starostwa Powiatowego w Chrzanowie. Jest zespół, który notabene sam też uczestniczyłem w jego budowaniu, będąc starostą. I myślę, że przy współpracy tych ludzi, przy ich kwalifikacji, przy ich umiejętnościach, wiele dobrego zrobimy. Poza koalicją, oprócz radnych Platformy, znalazło się także 2 radnych z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Chrzanowskiej oraz 1 radny Lewicy. Nowa Rada Powiatu, oprócz wyraźniejszej dominacji prawicy, ma też bardziej męskie oblicze. Mimo, że na listach kandydatów znajdowało się dużo kobiet i sporo mówiono o parytetach, mandaty udało się zdobyć zaledwie 2, Grażynie Trojanowskiej z PiS-u i Jolancie Zubik z PO. Dla porównania, w Radzie Powiatu poprzedniej kadencji pań było 3 razy więcej, bo 6. Trudno powiedzieć, czy słaby wynik wyborczy kobiet to efekt ulokowania ich nazwisk na dalszych miejscach list wyborczych, czy może skutek stereotypowych przekonań wyborców, iż polityka stanowi głównie męską domenę.